czyli w rozkładzie partnerskim na miesiąc luty dzisiaj. Zrobimy sobie takie czytanie. No i co? Tak jak to zwykle w moich filmach, mamy trzy karty, z którymi bym chciała, żebyście się zsynchronizowali, wybrali sobie jedną z kart, która najbardziej do Was przemawia. Osoby nowe, które jeszcze nie oglądały mojego, nie były na moim kanale, nie widziały moich filmów, no to tak jak mówię, należy wybrać sobie jedną kartę, przystopować, zsynchronizować się z którąś z kart, która najbardziej do Was przemawia, lub dodatkowo dałam kamienie, kwarc różowy, kryształ górski, cytrynian, tak? I karty. Dam Wam bliżej, bo one są fluorescencyjne, także może tu być słabo widać. Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. No i co? I zaczynamy, tak? Zaczynamy rozkład i zobaczymy, jaka energia tutaj przepływa dzisiaj, co nam pokażą karty na miesiąc luty w rozkładach partnerskich. Pamiętajcie, że rozkłady partnerskie to są rozkłady wszelakie. To są wszystkie uczucia nasze dotyczące partnera, tak? No i mamy kartę numer 1. Osoby, które się zsynchronizowały z tą kartą, to jest karta pasji, namiętności, radości, tak? Szczególnie takiej namiętności i pożądania. No i co? Zaczynamy, tak? Oczyszczę sobie karty. Zobaczymy na miesiąc luty, jak się będą przedstawiały jego uczucia w stosunku do Ciebie. Coś będziecie razem świętować, z czegoś razem będziecie się cieszyć. Tutaj będzie jakaś radość przy Was. Tak, po prostu mega radość, bym powiedziała. Świętowanie, radość, cieszenie się czymś. Takie uczucia będą Wam towarzyszyć w miesiącu lutym. Chociaż tu dla części z Was, widzę, będzie musiało dojść do jakiegoś rozstania. Czyli prawdopodobnie albo będziecie się cieszyć w lutym ze spotkania, celebrować to spotkanie. Po prostu tu będzie radość niesamowita, bo dla części z osoby długo się nie widziały. Dla części w ogóle się nie widziały, tak mi to tutaj mówi. W każdym bądź razie będziecie celebrować to spotkanie, to szczęście, tą radość ze spotkania, ale później nadejdzie też ten moment smutku, tęsknoty, jak gdyby takiego opuszczenia, tak? Na takiej zasadzie. Takie uczucia będą Wam towarzyszyć w miesiącu lutym przy tej osobie. Zobaczymy, co jeszcze. Ogólnie Wy podchodzicie do wszystkiego ze spokojem, chociaż w lutym będziecie dokonywać wyboru. I tutaj albo ta osoba będzie dokonywała wyboru, albo Wy będziecie dokonywać jakiegoś ważnego wyboru w Waszym życiu. Takiego, który po prostu zaważy na reszcie, na przyszłości. Mało tego, ten wybór będzie miał, to będzie powiązane z Waszym dotychczasowym życiem i z tym, co już jest za Wami, co przeżyliście, z jakimiś Waszymi doświadczeniami, tak, w miesiącu lutym. Ale uczucia to, tak jak mówię, radości ze spotkania, radości dużej, ogromnej, spełnienia. W miesiącu lutym, jeszcze przy tym partnerze, tak, tu będzie jakaś chwila takiego przestoju, takiego zamyślenia, nostalgii, rozważania, marzeń, które no po prostu nie są na chwilę obecną spełnione, ewidentnie. Coś w lutym przy tym partnerze lub tej partnerce nie tyle pójdzie nie tak, co po prostu Wasze oczekiwania nie zostaną spełnione. Na coś liczycie, coś chcecie. I to będzie też po tym spotkaniu. Tu może być tak, że po prostu no dla części z Was po tym spotkaniu nie wszystko potoczy się tak, jak Wy byście tego chcieli. Partner nie okaże Wam takich uczuć, jak Wy byście oczekiwały lub oczekiwali od niego, tak? W miesiącu lutym. Partner jest dosyć dominującą osobą, która ma dużo tajemnic i dużo rzeczy skrywa. Nie dzieli się wszystkim z Wami. Nie chce, żebyście lub
Nie chcę, żebyście wiedzieli lub wiedziały o pewnych aspektach jego życia, o pewnych doświadczeniach, tak? Boi się odtrącenia, walczy ze swoimi demonami, demonami przeszłości. Ciągle to po prostu spędza mu sen z powiek, że jeżeli coś się wyda, ktoś coś powie, gdzieś coś wypłynie, to on straci wszystko. Straci po prostu wszystko, całe swoje dotychczasowe życie. On w tej chwili nie może wybrać, nie może się zdecydować. W lutym to będzie taki miesiąc burzliwy, że tak powiem, dla osób, które wybrały tą kartę. Czyli tak jak ta karta, pasja, namiętność, pożądanie, przyciąganie, magia. I to będzie wszystko, bo tu dojdzie do jakiegoś spotkania, ale tu będzie wszystko takie niespełnione. Ciągle to pragnienie będzie w was wrzało, że tak powiem, jak ogień, a wy nie będziecie mogły lub mogli tego ugasić. To będzie działało w dwie strony. Ta osoba, dla części z was ta osoba ma kogoś, ma rodzinę, ma inne życie. Dla części z was, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla części. Co oznacza, że ona robi dobrą minę do złej gry przy swoim domu rodzinnym. Jej uczucia, myśli, pragnienia są przy was, a tam jak gdyby pokazuje zupełnie inną twarz. Co prawda wy tej twarzy też nie znacie, nie widzicie tej twarzy, jaka ta osoba jest przy tej rodzinie, bo ona wam mówi, że jest coś tam źle, że może partnerka nie spełnia jego oczekiwań lub partner, ale to nie jest tak do końca. To jest na zasadzie takiej, że on lub ona po prostu już nic nie czuje do tej osoby, dlatego te uczucia się nie pokrywają. Te uczucia w tamtą stronę już wygasły, a u was jest zrodzona namiętność, pragnienie, pożądanie i to tą osobę ciągnie tutaj. To samo jeżeli chodzi o związki partnerskie, to jeżeli chodzi o kartę przy rodzinie, to może oznaczać, że ta osoba może jak gdyby mieć jakąś obawę przed tym, co powiedzą jej bliscy lub jej znajomi, jeżeli nie jest w jakimś związku typu, że ma dzieci, ma żonę, męża i tak dalej. Jeżeli to chodzi o rodzinę, to ta osoba udaje przed rodziną kogoś, kim nie jest tak naprawdę. Nie na zasadzie, że się was wstydzi, ale obawia się. Obawia się, co ktoś powie, tak? Jak na was spojrzy. Tu może być też tak, że no po prostu jest ta obawa, jest taka obawa przed tym, co powiedzą znajomi, co powie rodzina. Taka obawa tu występuje nawet przy związkach, jak mówię, nie stałych, czyli nie mających rodziny, tak? Na takiej zasadzie. Tak to wygląda. Zobaczymy, co ukryte, co schowane, czego nie widać przed wami przy tej relacji na luty. Osoba myśli o spotkaniu się z wami, o podróży, o może to być osoba, która daleko od was mieszka, chce się z wami spotkać i myśli o tym, żeby się z wami spotkać, żeby do was przyjechać lub żebyście wy przyjechali gdzieś tam w umówione miejsce. Dużo tą osobę to kosztuje, tak jak mówię, tu mi się ewidentnie przedstawia wybór między rodziną a wami, czyli ta osoba dużo poświęca i dużo ryzykuje, tego nie widać, to jest schowane przed waszym okiem. Ale ta osoba dużo poświęca i dużo ryzykuje, spotykając się i chcąc spotkać się z wami. Na takiej zasadzie, tak? Zobaczymy kartę Orkle Miłości przy tej relacji waszej. Kochani, wypadły nam dwie karty. Wypadły nam dwie karty. Karta zaufania. I karta poświęcenia większej uwagi, czyli karta zaufania na zasadzie ty przy tej relacji na luty. Ta sytuacja wymaga twojej wiary, twojej nadziei, spokoju twojego i opanowania i uzbrój się w cierpliwość, tak? Tu zapala ci się jakaś czerwona lampka przy tej relacji, czyli ty czujesz, że coś jest nie tak, coś ta osoba nie do końca jest szczera, coś ci nie mówi, coś tu jakaś wątpliwość cię nachodzi, ale tu potrzeba czasu na to. Takie karty przy was, kochani. Dla karty numer 1, takie karty. Przechodzimy za chwilę do karty, kochani, karty numer 2. Karta numer 2. Zobaczymy, jakie relacje w związku partnerskim tutaj na miesiąc luty. Rozkład partnerski, uczucia przy tym związku, przy tej relacji. No i widzicie sami. Tu jest jakaś manipulacja ze strony tej osoby na chwilę obecną. Manipulacja,
a wręcz to ta osoba w tym związku u Was, w tej relacji między Wami, jest tą osobą dominującą. Wy bardzo tęsknicie za tą osobą. Czujecie wręcz, bo tu może być dla części z Was urwany kontakt na miesiąc luty, albo jakaś kłótnia, albo coś pójdzie nie tak, coś tutaj jest przerwane na chwilę. Ta osoba jest bardzo dominująca. To ona jak gdyby rozdaje karty w tej relacji i to Wam zależy, tak się wydaje przynajmniej z zewnątrz, że to Wam zależy bardziej, tak? Wy pragniecie tej osoby, chcecie, żeby ona z Wami była na miesiąc luty, takie uczucia tutaj przy Was, czyli już niedługo. Ta osoba to jest taka na zasadzie dla Was, że nie wyobrażacie sobie na tą chwilę, na ten moment, żeby był przy Was ktoś inny, oprócz tego mężczyzny lub tej kobiety. Ewidentnie. To ona Wam rozdaje karty w relacji, ona Wam mówi, co macie robić, jak macie postępować, a Wy nie umiecie się sprzeciwić. To jest brak asertywności na miesiąc luty przy tej relacji, w tym rozkładzie partnerskim. Pewne drzwi są zamknięte na chwilę obecną przed Wami, pewne drogi są pozamykane, nie macie pola tutaj widzenia na resztę jak gdyby tego roku, tak? Czyli jak gdyby na chwilę obecną Wam się wydaje, że się zatrzymaliście w pewnym punkcie i nie możecie ruszyć do przodu, tak? Cieszycie się z każdej wiadomości od tej osoby, z każdego kontaktu, z każdego spotkania, z tego, że możecie przez chwilę otrzeć się o energię tej osoby, tak? Na miesiąc luty zobaczymy dalej rozkład partnerski, jakie są tutaj uczucia między Wami. Oj, kochani, tutaj będzie dla Was miesiąc luty takim miesiącem burzliwym. Będziecie coś próbować uzyskać, coś wymusić, czegoś zażądać, tak? Od partnera lub partnerki. Lub może być przeciwną stronę, że to on będzie lub ona próbowała od Was na coś na Was wymusić. Tu będzie walka taka, no miesiąc luty jest pod znakiem burzliwym dla Was, tak? Wy będziecie albo on, albo wy. Ktoś z Was, jeżeli, powiem Wam tak, jeżeli to są związki, gdzie to Wy jesteście w jakimś związku partnerskim w tym momencie i macie przed sobą osobę, do której Was ciągnie, to ta osoba będzie próbowała na Was wymusić jakąś decyzję lub sama sytuacja będzie próbowała na Was wymusić jakąś decyzję, żebyście wybrały, tak? Będziecie czuć się osaczeni w miesiącu lutym, bo po prostu coś po prostu zaczyna się z dzbanka woda ulewać i ucho urywać, że tak powiem, w pewnym momencie, tak? I tu też leży po Waszej stronie energia. Jeżeli to partner jest z drugiej strony, niekoniecznie on musi mieć rodzinę, ale będziecie chcieli uzyskać jakąś decyzję z jej strony. Słuchaj, albo tu przyjeżdżasz, albo się przeprowadzasz, albo coś robimy, albo jesteśmy razem, albo nie jesteśmy, wóz albo przewóz. Na takiej zasadzie miesiąc luty u Was, tak? Zobaczymy kartę radę dla tej relacji na miesiąc luty. Jeżeli oczywiście Wam się podobają takie rozkłady, to piszcie mi w komentarzach, ja z chęcią będę aktualizowała. Na miesiąc luty będzie tutaj wybór. Ktoś dokona wyboru. Albo Wy, albo ten partner. Po prostu tu będzie, jak powiem, nosi, no po prostu, no urwie się ucho od dzbana, no woda się wyleje i trzeba będzie podjąć decyzję. Jest jakiś nowy początek w miesiącu lutym dla Was. Nowy początek, chociaż widzę tutaj dla niektórych zranione serce, ale na zasadzie takiego niespełnienia. Czyli coś nie pójdzie po Waszej myśli. Nie tak, jak Wy byście tego chcieli. Partner albo partnerka, ten wybór, który tu trzeba będzie dokonać w miesiącu lutym, będzie na zasadzie, no tak jak mówię, wóz albo przewóz, po prostu. Dla części z Was na chwilę obecną, na ten luty chwilowo kontakt się urwie, chwilowo, ale to będzie na zasadzie, żeby dać Wam nauczkę, albo żebyście Wy poczuły lub poczuli, ile Wy znaczycie dla tej osoby. Zobacz, ale super, tak? Teraz Ci jest fajnie, teraz mnie nie masz, dopiłaś swego. I ta osoba będzie czekać, aż Wy się odezwiecie do niej, tak? Tak, na takiej zasadzie. Bo Wy będziecie chcieć coś uzyskać, jakąś decyzję, jakiś wybór tej osoby, a tu będzie opór. Także no tu coś będzie przed faktem dokonanym w miesiącu lutym postawione, że tak powiem, tak? Tak to wygląda. To może być też, jeżeli powiem Wam tak, no
No tak, no tak to wygląda, no po prostu, mówię Wam tak jak jest, nie będę tutaj słodzić, bo chciałabym Wam przekazywać same super informacje, w ogóle rewelacyjne, ale dla części z Was niestety oznacza to, miesiąc luty będzie miesiącem burzliwym, decyzji, wyborów, tak? Postawienia na swoim, na takiej zasadzie. Tak to wygląda. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem, zobaczymy też. Dalej, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. I powiem Wam tak, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Tej osobie wcale nie będzie lepiej. Wcale. A wręcz będzie tutaj opanowanie bardzo dużego smutku, tęsknoty, no tęsknoty przeogromnej. Bo to się wydarzy tak, o, pstryk i lampka zgasła. Na zasadzie, dojdzie do jakiegoś spięcia między Wami, albo wydarzenia jakiegoś, które spotęguje i doprowadzi do tego, że coś się wydarzy, co przeleje szale goryczy po Waszej stronie. Tak? Tu coś się wydarzy ewidentnie. Zadzieje się coś w lutym. Zadzieje się coś. Ale suma summarum, zadzieje się dlatego, że co ukryte przed Waszym okiem? To, że ta osoba unika odpowiedzialności, unika wyboru, unika decyzji, stara się uciec przed tym. Stara się każdą taką rozmowę odepchnąć od siebie. Tak? Wydajecie jej swoje serce, jak gdyby swoją miłość. Dajecie to, żeby ona czuła, że Wam zależy i jak gdyby nie odwrócicie się od tej osoby. A mimo to ona jak gdyby się boi zrobić tego kroku naprzód. To ukryte, to schowane, kochani, przed Wami na miesiąc luty, tak? Tak jak mówię, jak Wam się podobają takie rozkłady, to będę robić na każdy miesiąc taki rozkład, raz w miesiącu. Zobaczymy, co nam karty wtedy pokażą. Przechodzimy do karty. Mamy kartę numer 3. Oczyszczę karty po tamtym czytaniu. Romantyczne uczucia, takie jak motyle uczucia, tak świeże, takie no bardzo uduchowione. Tak? Czyli te uczucia widać, Twoje uczucia widać, one wypływają na cały wszechświat, tak? Ta karta i cytrynian. Zobaczymy teraz, jakie uczucia w miesiącu lutym przy rozkładzie partnerskim przy Was. Kochani, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do komentarzy, do lajkowania. Mam fajny wtedy kontakt z Wami, wiem, czego oczekujecie. Oczywiście krytyka też jest mile widziana. To też zawsze czegoś człowieka uczy na zasadzie, że no wiem, gdzie na przykład mam jakieś niedociągnięcia. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że cicho mówię, szepczę. Też to może być prawda. Tego po prostu człowiek jak nagrywa i wchodzi w taki po prostu, no może nie trans, ale odczuwa te emocje i tą energię, to ciężko jest mu skupić się na pewnych, nie zauważa pewnych rzeczy. Także kochani, no liczę na Was, nowe osoby, jeżeli mnie nie subskrybują, super by było, jakby zasubskrybowały, to pozwala rozwijać mój kanał, moją pasję, moją miłość do tarota, tak? Dzielić się z Wami, jak gdyby moimi spostrzeżeniami i tym, co ja widzę, w jaki sposób widzę, tak? No i dobra, wracając, tak, już poniosło mnie jak zwykle, wracając do uczuć na miesiąc luty przy tej relacji. Miesiąc luty przy tej relacji. Jakie uczucia w miesiącu lutym? Ojej, nie tyle, to aż nie, bo to cała talia. Jakie uczucia w miesiącu lutym przy tej relacji? Coś u Was w lutym, jakiś nowy początek. Coś się zadzieje nowego, jakaś nowa szansa w Waszym życiu, nowy początek. Coś, czego się nie spodziewacie, przy tym uczuciu się zadzieje, tak? I tu mi wskazuje wszystko na spotkanie. Nie spodziewacie się w lutym spotkania z tą osobą lub rozmowy na zasadzie takiej właśnie, no spotkania po prostu. Tego się nie spodziewacie. Nie spodziewacie się też takiej poważnej deklaracji ze strony tej osoby. Czyli ta osoba albo przy tym spotkaniu wyjawi Wam wam swoje uczucia i to, co do Was czuje naprawdę, bo dla części z Was ta osoba te uczucia ma ukryte na chwilę obecną, nie mówi Wam, że Was kocha i tak dalej. To wszystko jest takie delikatne tutaj na chwilę obecną, tu i teraz. W lutym coś się zadzieje. W lutym coś się, kochani, zadzieje i pewne uczucia zostaną, wypłyną, tak? Ta osoba się jak gdyby otworzy przed Wami, tak? Jakiś nowy początek przy Was w miesiącu lutym.
miesiącu lutym część z Was osiągnie swój cel przy związkach partnerskich, czyli może nie tyle dopnie swego, bo to brzydko mówiąc, ale dla niektórych zadzieje się to, że spełnią się ich marzenia, spełnią się ich pragnienia. Dla części z Was wyjazd. Wyjazd albo do tego partnera, albo ten partner przyjedzie do Was, jakieś konkretne, poważne decyzje przy Was. Coś po prostu się zadzieje takiego, co odwróci Wasze życie do góry nogami w miesiącu lutym. Oczywiście, kochani, jeżeli później macie synchronizację i po miesiącu lutym okaże się, że zsynchronizowaliście z kartami, piszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko będzie postrzegane, jak to się zadzieje tutaj. Ale tu jest coś nowego, ewidentnie nowy początek. Albo Wasz wyjazd, albo przyjazd tej osoby do Was, jakaś poważna deklaracja, coś poważnego się zadzieje. Co w miesiącu lutym? Ogólnie radość. Radość, magia, spełnienie, cieszenie się uczuciem, cieszenie się związkiem, cieszenie się relacją, jak gdyby poza takimi, żadnych takich upadków tu nie widzę. Nie będzie żadnych upadków, tu będą tylko wzloty w miesiącu lutym dla Was, tak? Tu dla Was od tej osoby albo jakiś prezent, albo jakaś niespodzianka, tak? Będziecie dokładnie wiedzieć, czego chcecie i ta osoba też będzie wiedziała na miesiąc luty, czego chce i czego oczekuje, czego pragnie. To w miesiącu lutym się spełni dla Was. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Tu też dla części z Was może być osoba, z którą już byliście i wróci do Was ponownie, bo tego nie dodałam, ale może tak być i ta radość będzie właśnie nowy początek, będziecie budować z tą osobą, z którą już byliście, a coś się nie udało, coś się przerwało, coś się zadziało. To może być przez problemy tej osoby. Ja tak dodaję, bo mam myśli, nachodzą mnie, ale może być przez problemy tej osoby, wy się rozstaliście. Nawet emocjonalne jakieś jej problemy, tak? Coś tutaj, problem był po jej stronie, tej osoby. Czego nie widać, co ukryte, co schowane przed Wami. Jeszcze nie jesteście w stanie tu i teraz na ten moment dostrzec tego, że pewne Wasze problemy zostaną za Waszymi plecami. Teraz to po prostu dla Was jest jak gdyby nie... nie do pomyślenia. Tu i teraz wymyślicie, to jest niemożliwe, tak? Tu i teraz jesteście jak gdyby przy tym związku spętani. Brak manewru i brak jakiegoś ruchu. Nie możecie po prostu czegoś zrobić przez pryzmat Waszych wcześniejszych emocji i przeżyć. Przez bagaż życiowy jakiś, tak? Coś może Wam skrzywiać obraz i spojrzenie na to uczucie i dlatego jest jak jest, tak? Na tą chwilę, na ten moment nie jesteście w stanie spojrzeć, że w miesiącu lutym coś się zadzieje przeciwnego do Waszej obecnej sytuacji, kochani, tak? Tu i teraz jakby Wam ktoś powiedział, słuchaj, bo się zadzieje to i to, to będzie, a kurczę, weź się puknij w głowę, to jest niemożliwe, tak? Ale uwierzcie, że to jest możliwe, bo na miesiąc luty dla części z Was właśnie zadzieją się jakieś takie zmiany, których byście się w ogóle nie spodziewali lub nie spodziewały. Oczywiście, czego Wam życzę, bo te zmiany widzę, że diametralnie zmienią Wasze życie, mimo to, mało tego, to będą szczęśliwe zmiany, tak? Tu nic złego się nie zadzieje, tu będzie tylko same szczęście dla Was, tak? Dla osób, które no po prostu to, czego oczekujecie i czego pragniecie, tu się zadzieje w lutym, tak? Tyle dla Was, kochani. Tyle dla Was. Co Wam powiem? No życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, moc pozytywnej energii. Cieszę się, że ze mną jesteście, że jest Was coraz więcej. Uwierzcie mi, że to po prostu moje serce rośnie, że moje czytania Wam się podobają, że chcecie je oglądać, że chcecie tego słuchać, bo ja naprawdę dużo serca w to wkładam, dużo swojej intuicji przede wszystkim. Uwierzcie, że energetycznie bardzo mnie to obciąża i jak gdyby wypompowuje moją energię, no bo nie oszukujmy się, takie czytania zabierają nam część energii osobom tarocistom, ponieważ my mamy wgląd w pewne Wasze energie, to co przepływa, co się o nas ociera, to widzimy, to Wam przekazujemy. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, widzimy się w kolejnym czytaniu, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, tak, no po prostu... Do następnego czytania. No, brakuje mi słów. Pa!